Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl i dzisiaj zapraszam Was na test oraz na recenzję karty graficznej od Zafire i tak jak widzicie zresztą po samym opakowaniu będzie to Radeon HD 7970, czyli no, bezpośredni protoplasta niedawno testowanej R9 280X. Myślę, że dzięki temu testowi będziecie mieli szerszy obraz na to, jak tak naprawdę czym tak naprawdę są R9 280X w porównaniu do tych wcześniejszych kart graficznych AMD. Ja Was zapraszam na test praktyczny i za chwilę na podsumowanie. Przyjrzyjmy się teraz troszeczkę bliżej tej karcie graficznej, którą dzisiaj będziemy sobie testowali. To, co oczywiście jest tutaj dosyć cechą taką charakterystyczną karty, jak każdej zresztą konstrukcji niereferencyjnej, to jest oczywiście chłodzenie. Mamy tutaj dwa stosunkowo duże wentylatory, które pomagają odprowadzić ciepło z takiego dosyć dużego aluminiowego radiatora. Myślę, że tutaj go widać. To, co też jest takim no, dużym plusem tej karty, to przede wszystkim aż 5 rurek cieplnych, z czego dwie skrajne to są 8 mm ciepłowody, a 3 środkowe 6 mm ciepłowody. One pomagają po prostu odprowadzić ciepło z układu dalej na radiator. Obudowa jest plastikowa. Może się podobać lub też nie, natomiast niewątpliwym jest, że jest dosyć dobrze spasowana i tutaj nie ma jakiegoś problemu, jeżeli o to chodzi. Zobaczcie jeszcze jedną charakterystyczną rzecz, zwłaszcza z tej jednej strony. Całość jest dosyć tutaj mocno przedłużona i mimo, że sama karta jest dosyć długa, to również wychodzi poza obrys zdecydowanie obudowa chłodzenia. I zobaczmy w tym najdłuższym miejscu, ile karta posiada. około 28,5 cm. Tak więc to jest dosyć dużo, natomiast są karty oczywiście dłuższe. Co do PCB, jak widzicie, niebieskie. Karta posiada 3 GB pamięci, oczywiście to są DDR-y, GDDR-y, w zasadzie piątki. 384-bitowa szyna, taktowanie pamięci to fizyczne to 1450 MHz. Jeżeli chodzi o taktowanie GPU, to tutaj mamy równo 1000 MHz. Tak więc układ pod względem parametrów technicznych w zasadzie niewiele różni się od konstrukcji coś ala referencyjnych. Mamy tutaj podpięcie do zasilania 6 oraz 8-pinowe. Zalecany zasilacz to jednostka minimum 550W. A wracając jeszcze do chłodzenia, miałem Wam powiedzieć, zwróćcie uwagę, że zarówno 8-fazowa sekcja zasilania, jak i pamięci są również chłodzone. Oczywiście to nie jest żadne aktywne chłodzenie, natomiast lepszych dużo nie znajdziecie. I wyposażenie w porty, prawie że już na koniec, dosyć standardowe, 2 DVI, pełnowymiarowy HDMI oraz pełnowymiarowy DisplayPort, czyli praktycznie dokładnie taki sam zestaw, jak macie na przykład w NVIDII, czy w kartach NVIDII 700. Komunikacja z komputerem, oczywiście szyna PCI Express raz 16 w standardzie 3.0, kompatybilne wstecz oraz dwa mostki do połączenia tej karty w konstrukcję wielokanałowe Crossfire. Przyjrzyjmy się teraz karcie w obudowie. Jak widzicie, jej wymiary no tutaj ewidentnie rzucają się w oczy. Sama karta graficzna jest większa od standardowej płyty ATX, ale myślę, że tutaj też nie powinno być jakichś wielkich problemów z kompatybilnością, chociaż zobaczcie, ten jeden element chłodzenia, obudowy chłodzenia w zasadzie wystaje trochę niepotrzebnie tak daleko i tu z tym może być problem. Natomiast co do wielkości samego chłodzenia, to musicie mieć wolne 3 sloty, a najlepiej jeszcze jakby ten czwarty tutaj również był wolny, ponieważ no, karta tutaj trochę prześwitu potrzebuje. Ona nie zajmuje całkowicie 3 slotów, sobie możecie zobaczyć jakby to wyglądało. Tak więc tutaj trochę tej przestrzeni jest. No natomiast to nie jest najbardziej komfortowa sytuacja dla samej karty graficznej. Na szczęście tutaj ten drugi wentylator, zobaczcie, on tutaj sobie bez problemu ciągnie świeże powietrze, a sama karta dźwiękowa, którą tutaj mam się, no nie grzeje w zasadzie, więc też nie ma to wpływu na większe temperatury karty. Moi drodzy, no i nasz zestaw testowy, nasza karta graficzna w zasadzie jest nieobciążana już tutaj od dłuższego czasu. Wszystkie wentylatory, które są w obudowie na chłodzeniu procesora i nie tylko, zostały powyłączone, tak więc jedyne, które pracują poza kartą graficzną, to oczywiście na zasilaczu. I posłuchajmy teraz, jak głośny jest to zestaw. decybela, a głośność tła dzisiaj to 35,5 decybela. Przy okazji możemy sobie od razu zobaczyć też temperaturę otoczenia. Wcześniej zmierzono 23,4 stopnia Celsjusza. Zobaczmy po kolei idąc, ile prądu pobiera taki nieobciążany zestaw.
Jak widzicie, niecało 85 W. I teraz temperatura minimalna. Czekajcie, dam wam, wyżej będzie lepiej widać. O, to 33 stopnie. Natomiast teraz obecna temperatura to 34 stopnie Celsjusza. Nasza karta graficzna już jest tutaj od dłuższego czasu obciążona, jak widać też ustabilizowała się temperatura, więc trzeba zobaczyć, jaka jest to głośna konstrukcja oraz jakie mamy temperatury. Na początek posłuchajmy. decybela, ta wartość będzie najbardziej reprezentatywna, najniższa jaka się pokazała to 51,2, natomiast no, z uwagi tutaj na dosyć szybką pracę wentylatorów i taką nie do końca równą, jak widzieliście, wartości dość mocno skakały, to też było słychać. Tak więc teraz od razu sobie zobaczymy, jak wygląda pobór prądu, ale tylko przy obciążonej karcie graficznej, dosłownie na momencie ponad 380 W. Natomiast my będziemy oczywiście brali pod uwagę pobór prądu przez całą platformę. I temperatury, Furmark pokazuje 74 stopnie, natomiast my zobaczymy sobie temperaturę w programie MSI Afterburner. No i tu jest dokładnie ta sama wartość, czyli 74 stopnie temperatura maksymalna. I przy okazji prędkość wentylatorów, jaka tutaj była, tachometr, 2917 obrotów maksymalnie i to było około 78% tej prędkości maksymalnej. No i moi drodzy, komputer już jest obciążany, obciążana jest cała jednostka. W tym momencie pobór prądu wnosi ciut ponad 230, no prawie 250 W. Zobaczmy jeszcze maksymalny. A zasłonię, to będzie lepiej widać. 255 W z małym hakiem. I obciążana oczywiście jest i karta graficzna, i procesor, ale mi się balans tutaj rozkalibrował. Tak przedstawia się więc pobór prądu przez jednostkę. Jeszcze raz sobie zobaczmy ten chwilowy, zobaczcie, on tutaj wynosi pod te 550 W praktycznie. No i moi drodzy, słuchajcie, rozpoczynamy sobie chyba najważniejszy test, przynajmniej dla Was, czyli gry. No oczywiście na warsztat idzie Battlefield 3, rozgrywka wieloosobowa. Przy okazji możecie widzieć ustawienia, jeżeli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu, to wszystkie szczegóły na ultra i rozdzielczość Full HD, odświeżanie 120 Hz. Przy okazji do góry, tutaj w górnym rogu widzicie ilość klatek na sekundę. Myślę, że to będzie dosyć dobrze widoczne. Trzeba jeszcze tylko troszeczkę pogłośnie. OK. I wracamy gdzieś tam do rozgrywki od razu. Na razie mamy cały czas ponad 80 klatek. Aj, a prawie bym go miał. Ile mu tam zostało? Pewnie życia niewiele. W pomieszczeniu zamkniętym nawet dochodziło tam do 90 kilku klatek. Oczywiście wszystkie ustawienia będziecie widzieli oraz wszystkie wyniki dokładnie na naszym portalu. Kurczę, mnie granatem dorwał, a przed chwilą go zabiłem. Będziecie widzieli na portalu, zobaczcie, w tej chwili tam niedawno spadło do poniżej 80. Jeszcze tylko ten jeden mój partner został, może uda mi się. Nie. Okay. Idziemy sobie teraz, słuchajcie, przestrzeń otwarta. Jak widzicie, tutaj spadło do 40 kilku nawet klatek. Więc macie teraz mniej więcej pojęcie o całości. Teraz znowu troszeczkę podskoczyło. No, jak jest trochę więcej akcji, trochę więcej tekstur, to widzicie, spada. Spróbujemy się gdzieś tutaj dostać. Trochę od drugiej strony. Moi drodzy, słuchajcie, resztę wyniku będziecie widzieli na portalu. Ja teraz rozpoczynam sobie zaraz pomiar. Trochę pogram i wracam do Was z wnioskami. No i moi drodzy, czas na podsumowanie wszystkich tych testów oraz recenzji. Przede wszystkim zacznę od elementów charakterystycznych dokładnie dla testowanej dzisiaj karty, czyli od chłodzenia. Chłodzenie stosunkowo duże.
zarówno i na długość, natomiast to nie jest król, jeżeli chodzi o długości kart, ponieważ mamy większe karty i chociażby jej następca, czyli R980X też jest kartą dłuższą. Natomiast tu można by jeszcze troszeczkę przykrócić, chociażby o ten odstający kawałek, natomiast na niecałe 30 cm myślę, że to nie będzie problemu ze zdecydowaną większością obudów, tym bardziej jeżeli ktoś kupuje no stosunkowo drogą kartę graficzną, to i nie kupi obudowy za 200 zł, bo byłoby to co najmniej dziwne. Jeżeli chodzi o wydajność samego układu chłodzenia, to zobaczmy na ten wykres temperatur. Tutaj naprawdę nie jest źle, ponieważ karta jest cieplejsza od R9 280X, natomiast to była zupełnie inna konstrukcja chłodzenia i trzeba by w zasadzie porównać dokładnie te same konstrukcje chłodzeń, jeżeli chodzi o wydajność chłodzenia dla R9, a dla 7970. Natomiast temperatury nie są złe, tutaj karta się tak mniej więcej w środku stawki plasuje, 74 stopnie podczas obciążania programem FuelMark, w grach będzie mniej, bo tam nie ma cały czas 100%, więc myślę, że jest to wynik jak najbardziej zadowalający. Niestety, ale odbija się to dość mocno na głośności pracy tej karty. Zobaczcie, że to jest trzecia karta w zestawieniu i mamy naprawdę dosyć głośno, ponieważ no, grubo ponad 50 dB. I jest to dźwięk uporczywy przy dłuższym korzystaniu, zwłaszcza wieczorami. Tak więc tutaj już ta różnica jest niestety na minus karty od Zafira. No i czas z kolei teraz na wnioski dotyczące wydajności tej karty. Jeżeli chodzi o testy syntetyczne, tutaj karta nie jest jakimś królem wydajności, chociażby jej następca, czyli R9 280X, znajduje się zdecydowanie wyżej. To są różnice, które trudno uznać tak naprawdę za błąd pomiarowy, czy jakieś inne dziwne rzeczy, wypadki przy pracy. Natomiast jeżeli chodzi o wydajność w grach, to tutaj już zobaczcie, na te gry, które były przez nas testowane, takiej różnicy nie ma. I co ciekawe, praktycznie w każdej grze różnica jest na plus 7970. Niewielka, naprawdę niewielka, bo nie do zobaczenia, nie do pokazania, ale w testach można ją, że tak powiem, wykryć. Kolejna rzecz związana z poborem prądu, to zostawiłem na sam koniec, ponieważ tutaj myślę, że dla wszystkich zwolenników teorii spiskowej będzie to bardzo ciekawe do przeanalizowania, ponieważ 7970 zużywa czy ciągnie razem z całym zestawem zdecydowanie więcej prądu niż właśnie R9 280X. Ja Wam specjalnie pokazałem również pobór z gniazdka przy obciążanej samej karcie, gdzie tu już prawie dochodziło to do wartości 400 W. Karta jest dosyć energochłonna, jest stosunkowo chłodna, niestety chłodzenie pod obciążeniem jest dosyć głośne. Jeżeli chodzi o wydajność, zdecydowanie wyższa od swojego protoplasty ma właśnie R9 280X, natomiast 7970 tutaj nie jest jakąś tragiczną kartą, tym bardziej, że w grach wypada lepiej. Czy jest to jeszcze karta w ogóle warta uwagi? Jeżeli jesteście w stanie przeboleć stosunkowo dużą głośność pracy tego akurat układu chłodzenia Zafira, jeżeli jesteście w stanie przeboleć również zdecydowanie wyższy pobór prądu od nowych kart, to myślę, że karta jest godna uwagi, ponieważ w grach na razie minimalnie, ale wygrywa. No i myślę, że w związku z wprowadzeniem przez AMD nowych kart, pewnie na odpowiedzi Nvidia długo nie będzie trzeba czekać, to myślę, że i ceny 7900 powędrują, to powędrują oczywiście w dół, co dla nas konsumentów jest jak najbardziej na plus. Po więcej zapraszam Was na portal, tam znajdziecie wszystkie wykresy, wszystkie informacje, oczywiście wnioski i podsumowanie również, plus zdjęcia kart. W tym filmie to jest na tyle, ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych.